ta droga na cmentarz to same dziury. Bo ty źle kierujesz, mama. A ja wciąż myślę, w co się ta nasza biedna Jancia wplątała. Straszne, jak mysz w pułapce. A, humor to teraz, to nie ona, to ta jej Renatusia, co zawsze miała kiełbie we łbie. I kim ona już nie chciała być? I modelką, i artystką. A w końcu wylądowała na bazarze, no i wyszła na tym handlu jak Zabłocki na mydle. No tak, ale żeby stać się ofiarą reketierów, to już... Oj, Marta, jeśli to wszystko prawda, bo ja to nie wiem do końca, jak tam jest. No co ty, Jirka, no przecież Janka siedzi tu już tyle czasu. Co drugi dzień dzwoni do Włocławka i zapłakuje się po całych nocach. Aha, to jej zawsze najłatwiej przychodzi. Mama, uważaj! O ranna! Oj, nie zauważyłam tej dziury. Ona wodą przykryta. No, wodą. Chyba rysorów nie połamałam, co? Oj, daj spokój! Cholera, rozwalili ją tymi ciągnikami, jak buraki wożą do cukrowni. No, tyle razy wnioskowaliśmy na radzie, żeby ją naprawić, no. Ale na nic nigdy nie starcza tych pieniędzy. I co może ten nieszczęsny samorząd? Nieraz żałuję, że się w to wszystko wdała. Nasza radna bezradna, humor satyra. No, żebyś wiedział. No, ale pan wójt Gębala za sobie drogę do Wilni wyremontował. A matka! Irena, a co się stało? No, co się tak wycierasz? Śmietanę dla ciebie trzymałam na kolanach i widać źle zakręcona była butelka, ale nic nie jest, co się wyjrzy. Tylko troszkę się wylało. Matko, uważaj! Co się tak wycierasz? Nie widzisz tej dziury? Lepiej ja będę ci mówił, którą stroną jechać. Tacie zawsze pilotuje i on mówi, że za mnie byłby dobry bajfarer na wyścigi. Co? Bajfarer się znalazł. Ty się lepiej nie wymądrzaj. Romek! No Romek, na czym ty siedzisz? Jezus Maria, no na mojej wiązance siedzi za całe 30 zł. No bo mi spadło, jak się chydnęło. No już. Że kochana. Pewnie się połamały te chryzantemy. Nie, nie, nic się nie stało, Marta, w porządku. Nie. Trochę jedlina się pogniotła. O, już ułamiemy tę gałązkę. O, aha. Już jest. No, ale nic nie zrobiła. Całe szczęście. Oj. No. Chyba już więcej takich dziur nie będzie. Oj, musisz uważać, tam za krzyżówką, Marta, tam jest najgorzej. O, patrz się, jeszcze na tych naszych topolach tyle liści, pełno, no. Na waszych topolach? A bo to my sadziliśmy ze Stefanem i sąsiadami, zaraz jak tu na trojaki przyszło. Ojej, uwielbiam te jesienne kolory. Mama, a wiesz dlaczego liście są czerwone i żółte? Żeby odstraszyć szkodniki drzew. Pani Nagrabowska mówiła. O, a czyja tu kapusta jeszcze w polu? Zapomnieli o niej, czy jak? No przecież już przymrozki. To moja, to późna odmiana, nic jej nie będzie. Odetnie się te liście od spodu i na kiszenie będzie bardzo dobre. A ja wreszcie nogi umyję, jak przyjdzie do ubijania w beczce. Oj, no przestałbyś głupoty pleć, no. Nie widzisz, jaką Romcio ma minę? A, musisz wiedzieć, Romuś, że kapusta ciotki Reny zawsze była najlepsza. Tak z odrobiną cebulki. Ja najlepiej lubię wyciągać z niej żurawiny. A ja myślałam, że już jest po szatkowaniu. Oj, Marta. Tej jesieni Ancia narobiła takiego rabanu, że człowiek do cała przygłupki chodzi. A żeby choć co pomogła, żeby choć w co ręce wsadziła. Humor satyra. Kogo nie boli, temu powoli. Gryzie się kobieta po całych dniach. Po całych dniach? To wiesz, co ona robi? Powiem ci, jak nie wiesz. No powiem. Rozpytuje jej, jak jaki komornik. No. Ty do obory, a ona za tobą. I nic tylko... Ile ja za to mleko mam, a za byczka ile dają, a za świniaka, no mówię ci, nic, tylko tą głową nad tobą kiwa, że niby my tacy bogaci, że niby tyle inwentarza i tych hektarów mamy. Co ja to obchodzi? Czego się wtrąca? Romek, nie wtrącaj się do rozmowy starszych. Aj, bo mi się nudzi. Tak wolno jedziesz, jak dziadek Józef w kunie. Nie przedrzeźniaj starszych, dobrze? Coś mi się wydaje, że dawno już nie odbyliśmy z tobą poważnej rozmowy. O, widzisz, kawalerze, naraziłeś się, humor satyra. Poważna rozmowa. Dobra, idę na to. Mnie ta kula. Tyle, że ciebie nigdy nie ma w domu. O, jak to ci przygadał! To co to za wyrażanka, Romek? To kula? Co to znaczy? Że mnie się to podoba. Patrz, no. Masz ciekawe, od kogo się nauczyłeś takich określeń. W telewizji tak mówi.
kula. W takim studio M3 dla młodzieży i w rowerze Błażeja. A Stefan zawsze mówi, że w tej telewizji to idą same takie, no, najgorsze przykłady z tych filmów. Ja ciągle z Jolką o to walczę, bo u nich to telewizor młóci bez przerwy od rana do wieczora. I Stasiek z Maryśką tylko w te gały wlepiają. Nie, tam. I kiedy to Maryśka w domu przesiaduje? Chciałbym mieć komputer, bo tam są takie fajowe gry. Super! No. Słyszycie? Czego mu się zachciela? Ja już dałam takiemu jednemu nastolatkowi skierowanie do psychologa. Bo rodzice już sobie z nim nie radzą. Słyszysz, Romuś? Zachorował na te komputerowe gry. Po prostu żyje w nierealnym świecie. Omawialiśmy już to nieraz, Romek. Nawet o tym nie myśli. A ty częściej siedź w domu. Co to tam tak burczysz? No, już. Oho, tak jest. Cmentarz. No, nareszcie. Cała jestem mokra po tej piekielnej drodze. Poszyjmy samochodu. No, Boże, kochany. Zbierajmy się. A gdzie ta moja torebka ze zniczami? Romek, uważaj. Boże, no uważaj na te wiązanki. O, jeszcze są furmanki. A, tato, Wojciaszka. Stryj się z nim zabrał. Marta, te śmietany to ja cię zostawię w samochodzie, co? Dobrze, tam postaw na dół. No. Tylko troszkę zdrętwiałam. Ty jazdy. Edziu, zabierz grabki z bagażnika. A ja poniosę doniczki. O cholera! Nie mam zapałek. I weź te pudełko ze zniczami. Mama, to gdzie najpierw zasuwamy? Do Bolka czy do dziadków? Bądź poważny, dobrze? To jest cmentarz. Wiem. Ty zawsze u Bolka płaczesz. A kto to jest ten Bolek? Matko święta. Mówiłam ci już 10 razy, no. To jest mój... pierwszy mąż, ojciec Krzysia. No, wiem, że ojciec Krzysia, ale jak ja mam na niego mówić? On już nie żyje, Romusiu. Ale jakby żył, to jakbym ja do niego miał mówić? Stryjku, czy wujku, czy proszę pana, czy... Oj, daj mi spokój i nie machaj tak tym wieńcem, no. Daj mi go. Wiesz co, Romek, masz tu torbę ze zniczami i idź przodem. A my najpierw skręcimy do dziadków. Marta! Mam 2 słowa do ciebie, bo wiesz, o co nam się rozchodzi. No, mówiłaś kiedyś, że ta twoja koleżanka chciałaby kupić kawałek ziemi na działkę. I to uraziliśmy za Stefanem, że sprzedałoby się ten nieużytek na Maksajce. Wiesz, trzeba siostrze jakoś pomóc, nie? Edek! Ten dług, to wiesz, te 300 tych baniek, to nie byle co. A te bandziory wyznaczyły jej termin do 10 listopada. No dobrze, porozmawiam z tą Skalską. No przecież to nasza siostra, no to musimy coś robić. Rozumiesz? Matko. My ze Stefanem umyśliliśmy sobie i sprzedamy ten grunt. Ale czemu to ja o niczym nie wiem, no? Ziemi chcecie się pozbyć? Ludzie na świecie. Jancia nagadała, nabajerowała, a wy jej we wszystko wierzycie. Tam trzeba pojechać, Edziu, sprawdzić na miejscu. Może ta Renata coś wymyśliła? No, ty, ale w gorączku się tak, bratówka. Ale przecież ta ziemia na Adama przypisana. A jemu to co? Pieniądze by się nie przydały? Dom musi postawić. I z czego ma na to brać? No, Irga, nie denerwuj się. Aj, Boże. Ja ich rozumiem. W końcu to ich jedyna siostra. I zawsze zazdrościłam Jabłońskim, że was tyle. No. A Bolek to zawsze powtarzał, że to i moja rodzina, no i... Ja to tak czuję. No jakże. Byliście wszyscy dla mnie zawsze jak rodzeni. No pewnie tak. No, wiesz, jaka nam jesteś bliska, Marta. Ale trzeba chyba też troszkę rozsądku mieć, prawda? No. Przyjrzeć się temu. Sprawdzić, a nie tak w ciemno we wszystko wierzyć na słowo. A co to sprawdzać, jak czasu mało? Wiesz, jakie teraz dla dłużników mafijne prawo jest? Ręka, noga, mózg na ścianie. A my będziemy kalkulować. A dziewczyna w łeb dostanie i zakopię ją w lesie. Zrobię to w mojej mocy. Dowiem się co i jak i... A stryj to gdzie się podział? A, pewnie u ojca i swojej matki porządki robi. O, patrzcie! Kto to takie marmury wystawił? O, czekaj, rodzina Gusiu. No. Niezły grosz na to poszedł. Zawsze mnie ten cmentarny przepych jakoś złości, no. I to teraz, kiedy pełno biedy dookoła.
A wiecie, że nasza gmina zawiesiła wypłacanie zasiłków okresowych, bo nie ma pieniędzy? A te pielaszki, co to u nich Sławka mieszka, to nawet na węgiel tego roku nie dostali. A tu zima podobno będzie ostra. A, co roku ileś zamarza. To wtedy gadają, że pod muchą byli. A ja niedawno miałam domową wizytę u takiej rodziny w byłym PGR-ze. To teraz ci bezrobotni mają po 11 dzieci. No. Boże. Mówię wam, strach patrzeć na te dzieciaki. Przezroczyste to wychudłe. A z tych zasiłków i dodatków rodzinnych wypada im po 2 złote na głowę, no. Gotują w kółko zupę na kościach i na pęczanku. No, tak? No. Zapisałam dziecku jakieś proste leki, witaminy. A matka mówi, że nie wykupi, no. No bo nie ma za co. Te kości w naszym sklepie po 80 groszy to ledwie przywiozą, a już ich nie ma. Ta PGR-owska bieda wszystko rozdrapuje. A jak znam ciebie, Marta, to na te lekarstwa dołożyłaś, co? Ale na reprywatyzację to znajdą pieniądze dla tych, co po majątkach dawnych chcą odszkodowania. Moim zdaniem powinno być referendum w tej sprawie. Niech cały naród się wypowie. Jak tak słucham tych polityków z prawicy, to oni wcale nie chcą iść na to. Edek, to jest dość złożony problem. No, państwo niepraworządnie zagrabiło mienie, to teraz musi je oddać. Co, Marta, teraz kto nas w to komunistyczne państwo wyrobił? Zachód. A czy my tego chcieliśmy? No, kto nas pytał, czy chcemy być pod ruskimi? I powiem ci, że najwięcej się temu sprzeciwiali właśnie chłopi. I za to teraz dostają po krzyżu. A kto tam ta przed nami taki obładowany idzie? Ha, a to Wanda z Tuśką chyba, nie? No pewnie tak. Też jakieś drzewka, czy jak? Coś będzie sadzić pewno. Aj, rychło w czas. Rozglądam się tak za stryjem, bo jak tu przemarznie, to znów się do... Ja się będzie z tym sama szarpa, co ty? Trzeba te wyrwę no, ziemią przytrzymać. Ale gdzież ja mogę ciebie fatygować, no masz swoje groby. Tuśka, no co tak stoisz jak ta malowana lala? Weź wiaderko i leć po wodę. Trzeba pomnik wymyć. No. O Jezus, Edek, taka słaba jestem, że formalnie nogi się pode mną uginają. No patrzcie, ile tu tych ryści napadało. Ten kląt to ja chyba... Kiedyś zetnę. Tylko mi tu zaśmieca. O Jezu, ile tu liści. No to chyba samo siejka. O nie, mamo. Co? Ja nie dam tego klonu ruszyć. Wiesz, jak ojciec kochał każdą roślinkę. O. Mówił, że wszystko, co na ziemi żyje, to takie ważne jest. Ja to też prawda, tak uważam. Prawda, nawet po krzywy nie ruszył. Herbatki z niej robił. I do dziś jego róże kwitną na stacji w Klimontowicach. Oj, żeby on wiedział, jak mi tu teraz bez niego ciężko. No idziesz po tę wodę, czy nie? A gdzie ona? O, gdzie ona? No widzisz, Edek? No widzisz, Edek nawet nie wie, gdzie woda. Bo tylko ja tu przychodzę. Tylko ja się o Tadeusza troszczę. No tam pompa, na prawo, za tą pierwszą alejką. Nie musisz tak wrzeszczeć. Co wrzeszczeć? Oj, Wandula, to ty chyba faktycznie wstałaś dziś lewą nogą. Lewą czy prawą, to wdowie zawsze wiatr w oczy wieje. No ale co ty tak na to śpię naskakuje? A co ty tam wiesz? Ja w moim domu to nie mam teraz nic do powiedzenia. Jak tylko coś Pawłowi przygadam, to zaraz do oczu mi staje. Przecież go nie kochała, jak za niego szła. A teraz wszyscy święci, jaka ona za nim. A ty nie pamiętasz, Wanda, jaka ty byłaś? Jak świętej pamięci Janiak nie chciał, żebyś za Mariana szła? To co ty robiłaś? Też ochroniem stawałaś, nie? Powiem ci, że nawet ten Marian, panie święć nad jego duszą, to przy tym Pawle święty był. Humor, satyra. Wszyscy są święci, którzy tu leżą, nie rozumiesz? Czy ty słyszałeś, żeby jakiś zły człowiek odchodził z tego świata? Sami dobrzy i sprawiedliwi, jak wierzysz nekrologom. Bo o zmarłych mówi się dobrze, albo wcale. Niech Bóg ich rozsądzi, nie my tu, marni i grzeszni. A, po mojemu to wiesz, za mało myślimy o żywych, żeby im tutaj ten gorzki żywot osłodzić, rozumiesz? Dlaczego ty pijesz? No jak to? Nie tak to rozmyślam tylko. Wiesz, Wandula, co to są mieszane uczucia? Jakie? Mieszane uczucia, takie, nie, no, o, czekaj. Facetowi spada w przepaść teściowa, ale w jego samochodzie. No, lepiej, żeby czasem tak z twoim wzięciem nie było, uważaj. Ale jednak, że ty Boga w sercu nie masz. Jak to? Możesz, to? Żeby w takim miejscu takie bzdury wygadywać? O rany. Ty to za grosz nie masz tej
tej delikatności. Ale no nie gniewaj się, Wandule, no co to pożartować nie można, no powiem. O Jezus, ale można, no ale nie na cmentarzu, no co ty. Cicho, Tuśka idzie. Wiesława, kogo spotkałam? Wiesława Srokę. Chciał pogadać, ale powiedziałam, że do ojca przyszła. Córcia, weź szmatkę, wytrzyj ten napis o tam na nagrobku, patrz. Nie idzie odczytać. Liter już niewyraźne, zamazane. Złoto zeszło. Mocniej. Najdroższemu mężowi i ojcu od żony i córki. Aha. Pamięć o tobie będzie zawsze żywa w nasz. To w sercach się zatarło, tak? Co ci, Tusia? Boże drogi, co tobie? Nic, to przejdzie. Jezus Maria, blada jak papier. Co? Siądź, proszę, odpocznij. No wzruszyła się dziewczyna. No co tobie, dziecko? Tak mi trochę słabo, tak zakręciło mi się. O śniadania pewno dziś nie jadłaś, o która to pora. Tylko tego Pawełka ciągle obsługujesz i skaczesz koło niego. Mama, zostaw mnie. Ja lubię tu czasem posiedzieć sama, porozmawiać z ojcem. A czy ja cię co wadzę? O Jezu, tylko że napędziłaś mi strachu, mój Boże. Zaraz mi przejdzie. Wymyję ten pomnik. Wanda, tak. Proszę, jak galancie wyszło. Zasypałem to pęknięte lastryko ziemią i gra. Ach, daj ci Boże zdrowia. Potem po świętach poproszę Pawła, tą cementem tu zaleję, widzisz? Tutaj. A teraz to przykryję jedryną i nic nie będzie widać. Wiesz co, Edek? Wezmę jeden z nich i pójdziemy do Krysi. Do Krysi? No, jak wrócę, to tą różę posadzę. No dobra, kurtkę zabroziłem. To nic. Dobrze, że deszczu nie ma. Czekaj. Trzepię ci na rękawie. Pomogę ci. Stój spokojnie. Stoję. No chodź, Tusia, chodź. Jak tam? Przeszło ci? Tak. A gdzie te znicze? Gdzie te znicze? No córcia. To ja zaraz wracam. Chodź, Edek, chodź. A moje znicze Irena zabrała. Pewnie jest u swoich rodziców. Chciałam zostawić Tuśkę samą. Niech porozmawia z ojcem. Może trochę rozumu nabierze. A potem pójdziemy razem do moich rodziców. Zauważyłem, że twojemu ojcu ludowcy co roku stawiają znicze. A ja tam nikogo o to nie proszę. Janiakowi to się należy. Tyle dla wsi dobrego zrobił. I we wojnę BH, i ile za niego tych czynów społecznych było. Pamiętasz? A pamiętasz, jak szkołę budowali i co? Teraz myszy po niej harcują. Zyga Sołtys ma taki pomysł, żeby ją przysposobić na taką, świetlicę dla dzieci. Zosia tak go nastawiła. Ale czy to się już u ludzi wróci, ten zapał, ta jedność? Cegły wypalali, każdy furmanki dawał robociznę, jak się ten ośrodek zdrowia w czynie stawiało. Pamiętasz? O mój Boże, gdzie te czasy? Teraz to każdy tylko walczy o ten pieniądz. Tylko się prześcigają, kto ma więcej. Nie ma tego, jak to powiedzieć, patriotyzmu. Czasem myślę, że najlepsi to już odeszli. Edek, Jezus Maria. Co się stało? Ty wiesz, co mi się pomyślało? No. Czy ona czasem nie w ciąży jest? Boże miłosierny. To co? No Tuśka. No co jej się tak nagle słabo zrobiło? I to już drugi raz? A wczoraj mówiła, że jej pierogi zaszkodziły, że na żołądku siadły. Niby, że za tłuste były, ale od kiedy to jej tłuszcz szkodzi? Eduś. No? A ty co tak pędzisz, panie święty, no? Do Kryśki idziemy, bo ostryjo co? Dopiero teraz na mogiłki idzie? No z Pawlaczem żeś nas kręcili do tych, co po wojnie bolszewickiej tu leżą, no. Chodź, Wojciechek, chodź. Uszanowanie, panie Pawlasz. Dzień dobry. Dobry dzień. Niedobry on dziś dla mnie, bo coś ci wychawica mnie złapała i nie puszcza. W te pogody to nie ma życia dla astmatyków, panie Tym. No to my w swoją drogę idziemy. A przy dziadku Mateuszu się spotkamy. No to tak i ja myślał. Przyhamuj, Józik, przyhamuj. Niechaj sobie lecą, niechaj.
Lepiej starego dźwigać, jak młodego ścigać, panie temu. No, też tam przyjdę do dziadku. Dobra, dobra, leć to, leć to. Przychodzą ci na cmentarz jak na jarmark, panie święty, parami chodzą. No, ciekawość, co tak ten wasz Edek z Janiaczką na przyprzążkę się wodzie? No. Może coś z tego będzie, co? Blisko siebie żyją, on wdowiec, ona wdowa, a jak gadają, żeń się blisko, a kradni daleko. Nie, idź ty z tą wróżbą tam, potrzebne im to na stare lata. No, co tak głowę zadzierasz? Patrzę ci ja, że jeszcze liść się gęsto na drzewach trzyma. Znaczy się, panie ty mój, że zima nie prędko nastanie. Bo teraz co wiadomo, świat się do cała odmienił, panie święty. Gdzie się te czasy podziały, kiedy kiełbasy w powietrzu latały? A, najgorsze, panie ty mój, że i mogił nie szanują. Co i raz w telewizji gadają o tych antychrystach, co to pomniki rozbijają. No, ja to bym takich na hakach za żebro wierzał. O tu, na cmentarnej bramie. A, no, to. Ty, ale różnie to bywa, panie święty. Widział ty, jak te mogiłki tych, co z bolszewikami się bili, jak galanty odszykowane? I świeczki ktoś zapalił i wianuszki położył? Na sebe gadał, że tam ich uczycielka zaprowadziła, sprzątać kazała przed świętem niepodległości, panie ty mój. On wszystko wie, kto tam padł od bolszewickiej kuli. Ja to też pamiętam. Nie, tam panie ty, coś ci się pomachlaczyło, panie święty. Co ty tam możesz pamiętać? W 20 roku? To ty się odrodziłeś. Ej, co ty tam, Jerzyk, wiesz, tyle co zjesz. Już byłem o taki, co tak patrzysz jak na ducha? A bo starzy sobie lat przyczyniają, a młodzi ujmują. No ty gadasz jak jakiś sekwestrator. Gadam ci, co pamiętam, to pamiętam, no. Jak bolszewiki uciekali spod Warszawy, to nasze chłopy zasadzkę na nich zrobili, jak konie poili w stawach u Dubienieckich. I co, z gołymi rękami na wojsko? Tam coś plączesz, No jak? Jak z gołymi? Mieli karabiny, panie ty mój, nocą ich otoczyli, rejwach robili, strzelali, to bolszewiki myśleli, że ich wiele i w rozsypkę poszli. Udzieraj, bystrej! Udzieraj, bystrej! I w nogi, panie ty mój! A ile się potopiło przy tych groblach, panie ty mój? No, to. Mój ojciec też opowiadał, że wielu ich tam padło. A twój ojciec to tylko kunia od nich podprowadził, nic więcej. Mateusz to bojący był, jak ten zając pod mięso. Nie wiem, czemu tego głupoty gadać, że wstyd słuchać, panie święty. Nie, Józik, a ty gdzie tam sadzisz, no? Ja wiem, gdzie moja droga, daj mnie spokój. No nie gniewaj się, razem przyjechali, razem pojedziemy. Co tam takiego, co mnie tak tam pokazujesz? Widzisz, o, grób dziedziców. A co to za nowina? Zawsze tu była kwatera Dubienieckich. No tak, ale jak ona wyporządkowana jest, daj nam. No faktycznie. Świeczka zapalona. Ktoś tu był, panie ty mój. Ach, dobre były dziedzice, panie święty. Gdzie tam dobre? Nasze dziady u nich za dziesiąte snop robili. A kiedyś ci mnie ten ich zarządca psami poszł. Portki na mnie poszarpali, panie ty mój. A co wstydu było? A do czegoś po cudze jabłka łaził. No. Jak każdy jeden chłopak. A ty słyszał, mówi, co ten rząd teraz wymyśli? Lasy mają dziedzicom oddawać, panie ty mój. A przecież te lasy, gadał mój Zygmunt, to nasz skarb narodowy. Przecież Dubienieckie lasy już nie mieli. Żydowi dali pod zastaw. Ale po prawdzie to ich też ukrzywdzili. No wszystko im zabrali, panie święty. Oj, z torbami poszli. No, ty prosto durnoty gadasz. A nam chłopom to nie zabrali, ha? A obowiązkowe dostawy zapomniałeś, panie ty mój? Mój ojciec w więzieniu za to siedział, bo nie wywiązał się, psia ich mać.
Nam się też należy odszkodowanie, jakby tak już po sprawiedliwości. A gdzie ty znów rwiesz? No bo kiedy my tam dojdziemy? No teraz dzień krótki, no. Józik, stój! No. Co tam takiego? Co takiego? Widzisz ty? O, Rozalia Kubuś. A kiedy ona umarła? Zaraz. W 1997. Rozalka umarła? Nawet nie słyszałem. Ani ją, bo ona, panie, tym Beresławicach przy córce dożywała. O, piękna ci była dziewucha. I do tańca, i do różańca żenić. My się mieli już na zapowiedzi dawać. Jak ty gadasz, Wojciaszek, że niby z kim ty się miał żenić? Z Rozalką? Z Maruchówną? Z tą samą. Ludzie na świecie, no przecież cała wieś wiedziała, że to my się mieli ku sobie, no. Ty chyba do cała sklerozą przeżarty jesteś, panie. Na Majowym się spotykali. Pod krzyżem gorący był maj, panie święty, jak dziś pamiętam, a słowiki darły się, a jak myśmy się w tych bzach ściskali, ojej. No lepiej ty gadaj, nie gadaj, panie ty mój, bo język tobie kołkiem stanie. Chcesz wiedzieć, to ci powiem, że mieliśmy się żenić zaraz po żniwach. Czekaj, może to nie ta Rozalka? Może to jaka inna, no. No i jak nie ta? Jak nie ta? Taką myszkę, panie ty mój, na policzku miała. Za Kubusia wyszła, za kowala, co mu wołali czarny florek. Zapach miały jej bogactwo, panie ty mój. I ona by na takiego chudzinę jak ty, Jabłoński, do cała nie chciała, pan. No tak. Lepiej byś nie gadał o Rozalce. Kiedyśmy doszli do mogiłki o swojej żony. Dobra ci była kobicina. Wiesz ty co? Tak sobie czasem myślę, że śmierć nie straszna dobremu człowiekowi. I że nie idzie ona z kosą tam, gdzie proszą, tylko tam, gdzie się jej boją, panie ty mój. Masz ty, Józik, zapałki. Dziadek! Ciocia Irena kazała ciebie przyprowadzić, bo pewnie zmarzłeś. I pojedziesz z nami samochodem. O, widzicie, jak to starego dbają. Panie mój, hu. Dbają. Wysłuchali państwo 1994 odcinka powieści radiowej W jezioranach.